Witamy wszystkich szlachetnych lasów, lewów, wenetów, sarmatów. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w Gdyni, na skwerze. Za nami wielka postać. Powiedzmy osoba, dzięki której odzyskaliśmy tutaj ten skrawek Pomorza po I wojnie światowej. Będziemy za chwilę o tym mówić. Antoni Abraham, Kaszub, z krwi i kości. Po mojej prawej ręce marszałek Sejmu Walnego, mieszkaniec tej ziemi, kasztelan gdański, jaśnie wielmożny Jarosław Kierznikowicz. Po mojej lewej ręce podskarbi wielki koronny, mieszkaniec Pomorza, ziemi zachodniopomorskiej wenedyjskiej, jaśnie wielmożny Alfred Ługniewski. W takim oto zestawie dzisiaj, drodzy Państwo, przeddzień jutrzejszego bardzo ważnego dnia, gdzie spotkamy się i na Radzie Stanu, i podczas konferencji pokojowej przyjechaliśmy tutaj złożyć hołd temu człowiekowi, hołd pamięci, prawda? No bo jak można złożyć hołd? Można tylko złożyć hołd pamięci takiemu człowiekowi jak Antoni Abraham, który nazywał siebie Antkiem z Kartuz, Antkiem spod dębu i Antkiem spod kapliczki serca Jezusa, która ten tydzień jest poświęcony, a właśnie następny będzie poświęcony sercu Jezusowemu. I ten przydomek Antoniego Abrahama jako Antek spod kapliczki serca Jezusowego najbardziej jest chyba trafny, czyli on wczuł się w polskość tej ziemi, w ryt chrześcijański i tak dalej, mądrej głowie dość posłowie. Drodzy Państwo, a Antoni Abraham wybrał się, jedni mówią, że pieszo, inni Via Warszawa, ale był kordon i właściwie tylko dwóch przepuszczono, wybrano 4 czy 6 delegatów z Kaszub, a tylko Antoni Abraham i Tomasz Rogala, ci dwaj przedostali się, ale ta druga postać jest mniej znana, może nie uczestniczyła bezpośrednio w rozmowach, nie wiemy, co się z tym działo. Natomiast Antoni Abraham dotarł do Wersalu, do Paryża i tam bezpośrednio rozmawiał z Wilsonem, z delegatami konferencji pokojowej w Wersalu. 28 czerwca minie 100 lat, jak zakończyła się ta konferencja. Odzyskaliśmy ten kawałek Pomorza Gdańskiego, czyli dawnej ziemi, dawniej byśmy powiedzieli Prus Królewskich, czy Kaszub Królewskich. Odzyskaliśmy skrawek Wybrzeża. Jesteśmy w Gdyni, gdzie budowaliśmy Gdynię, drodzy Państwo. Jak to się mogło stać? Otóż nie było tu plebiscytu, nie było tu powstań. To się stało tak, że Abraham był człowiekiem niewykształconym. Często właśnie to niewykształcenie jest bardzo przekonywujące, bo nie jest wykalkulowane, wyrachowane. Pokazał książkę telefoniczną z Gdańska, gdzie było 9250 nazwisk na skijki i icz. I to przekonało, prawda? Pokazał też czasopisma Gryf z tego ziemi, że tu się kultywuje Polskę. I teraz, drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, może najpierw oddamy głos, bo to jest bardzo ważne, żeby uczcić pamięć tego, żeby on był, żeby było pamiętane, że Dmowski, Paderewski, Abraham. Kolejność może być alfabetyczna, czyli Abraham, Dmowski, Paderewski, żeby nikogo nie urazić. Ale Abraham, bez tego kawałka ziemi, który wydawał się pustynny, bo tu nie było przecież Gdyni portu, to dopiero później. 60 parę kilometrów, a w sumie z Helem 160 kilometrów. Dzięki temu prawdopodobnie jesteśmy tu, w tym miejscu, dzięki temu Polacy istnieją. To jest nasze zdanie. Oddaję głos marszałkowi tej ziemi, jaśnie wielmożnemu Jarosławowi Kierznikowiczowi, a później panu Alfredowi. Kilku słów. Antoni Abraham, syn ziemi kaszubskiej, urodzony w niewielkiej wiosce Zdrada pod Puckiem, wychowany w surowych warunkach wiejskich, gdzie obowiązek był przede wszystkim wykonania pracy codziennej, przysposabiania się do życia przyszłego, posłuszeństwo rodzicom, wiara, kościół, więc nauki nie było za dużo, bo to oczywiście był wtedy jeszcze zawód pruski, ale ile się dało, to ludzie edukowali się w szkółkach niedzielnych, parafialnych, i ta mądrość jego spowodowała, że właśnie on wyruszył do Wersalu. I jak było powiedziane, właśnie ta książka telefoniczna przedstawiona z taką ilością, tysiącami nazwisk polskich. I być może tam był Kierznikowicz i też się przyczynił. Także to było takim właśnie warunkiem, że uwierzono, że jednak warto tym Polakom ten kawałek ziemi dać, na którym będą się dobrze gospodarzyć. Jak się zagospodarowali, to widać tutaj po tym pięknym mieście. Mój tato jeszcze przed wojną też był jednym z budowniczy Gdyni, gdzie 20 parę kilometrów dojeżdżał na rowerze z pobliskiego Wejherowa, na rowerze, żeby tutaj właśnie pracować, żeby port się budował, albowiem wtedy Wejherowo było centrum tego administracyjnym, tam był tak. Urząd celny, był urząd morski, szpital, gdzie wszyscy do lekarza furmankami jechali do Wejherowa z wioski Gdynia.
Więc teraz się role odwróciły, teraz przyjeżdżamy do pięknego miasta Gdyni, które jest nowoczesnym miastem na wskroś, rozwijającym się, jest polskim miastem i chcemy, żeby tak zostało na zawsze. Drodzy Państwo, przypomnijmy, jesteśmy na placu Kaszubskim, gdyby ktoś szukał tego pomnika, uważamy, że powinniśmy go rozpropagować, sam pomnik, ale przede wszystkim samą postać. Jesteśmy na placu Kaszubskim w Śródmieściu, czyli w centrum Gdyni. Wiem, że na Starowiejskiej był ten słynny dom, prawda? Gdzie ta ulica mniej więcej jest, panie Marszałku? Nie, ja nie znam dobrze. Równoległa do tej ulicy. Równoległa do tej, prawda? To był ten słynny dom. I teraz oddamy głos człowiekowi, który też jest z Pomorza, bo ten skrawek Pomorza pozwoli nam odzyskać większą część Pomorza. To już jest druga wojna światowa, prawda? Czyli pierwsze zaślubiny Hallera w Pucku, to dzięki Abrahamowi, i drugie zaślubiny w Kołobrzegu, to dzięki po prostu, powiedzmy, kościuszkowcom generalnie, II wojnie światowej. I tutaj pan Alfred mieszka na tej ziemi, żeby kilka słów jakby też powiedział, że Pomorze ma ogromne znaczenie, naszym zdaniem. To jest nasza teza, tak? Żeby po prostu to uświadomić Polakom, jak ważne jest Pomorze dla polskości. Tak, bardzo proszę. Dla uświadomienia przypomnijmy sobie, co ostatnie tak zwane wybory uczyniły. Wybrały sodomitów, wrogów państwa polskiego. Jak dla nich jest ważny ten kawałek ziemi. Tak, jak oni walczą, jak ile pieniędzy tu ładują. Proszę zobaczyć to, co robią odnośnie pośmiercia Adamowicza i jak kultywują w postaci przywracania tych polskich mundurów. Nie mówię, to jest akcja, jak się nazywa, po powrotu, znaczy nie powrotu, wiadomo, że nie dopuścimy tego, ale to już jest trudno to nazwać. Jest narracja o wolnym mieście Gdańsku. No niby tak, ale to jest po prostu akt nie tyle wandalizmu, to typowej wrogości i najazdu. Ostentacyjna manifestacja. Myśmy byli dzisiaj w muzeum, zapraszamy wszystkich do Muzeum Emigracji i tam dzisiaj był konwent marszałków wojewódzkich z ziem, tych oczywiście bolszewickich, tak, marszałków wojewódzkich, tak, III RP. To by świadczyło też o tym, że oni się tu spotykają i gdzieś pnują rzeczywiście na temat rozbicia dzielnicowego, bo to jest nieprzypadkowe, że po tym ogłoszeniu tych 21 tez, jak Lutra prawie, że, prawda, oni pragną jakby rozczłonkować po prostu ziemię polskie na województwa, ale najbardziej im chodzi o Pomorze. Te dwa potężne województwa, czyli województwo gdańskie, czyli Prusy Królewskie kiedyś, i Pomorze, nazwijmy je szczecińskie, onegdaj księstwa Bogusławów, czyli księstwa pomorskie schodowane z Królestwa Polskiego. Tak, Bernimów też, Bogusławów. I drodzy Państwo, my przyjedziemy tutaj bronić tego wybrzeża. Bronić tego wybrzeża, królewskości tego wybrzeża i integralności Królestwa Polskiego, czyli integralności Pomorza z Królestwem Polskim i Kaszub. I myślę, że po jutrzejszych konferencjach, rozmowach i tak dalej nam się to uda. Ale dla Polaków mamy krótki apel. Pamiętajcie o tym, o Łokietku, pamiętajcie o innych, którzy integrowali, pamiętajmy o delegatach na konferencję, ale pamiętajmy o Dmowskim, Paderewskim, prawda? Ale przede wszystkim pamiętajmy o Abrahamie. Naprawdę człowiek, dzięki któremu Polska ma Pomorze i dzięki jeszcze istnieje. I zbyt mało o nim mówimy. Może na tym skończymy, bo się kończy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Zapraszamy do Gdyni każdego, żeby tutaj pokłonił się, uklęknął, złożył wieniec, prawda, na placu Kaszubskim w Gdyni przed pomnikiem Antoniego Abrahama. Syn ziemi kaszubskiej, bojownik o jej polskość. No ładny napis, także i rzeczywiście wyrazisty, można powiedzieć. No, nam się bardzo podoba ten pomnik. Pierwszy raz tutaj jesteśmy.